Dzień dobry, dziś w Telewizyjnym Centrum Kultury o inicjatywach, w których mogą wziąć udział nie tylko profesjonalni filmowcy. Będzie także kontynuacja tematu spektaklu dokumentalnego Zachem Interwencja, a także wystawa Władysław Hasior w Galerii Miejskiej we WA. Jest to na pewno jedna z ważniejszych wystaw u nas w Galerii Miejskiej. Tak się złożyło, że Hasior umarł 14 lipca 1999 roku, czyli jak gdyby zamknął swoją twórczość z końcem praktycznie prawie że wieku. I jest to nie dość, że jeden z najważniejszych polskich artystów, według mnie całego XX wieku, całej polskiej sztuki XX wieku, to jest to jeszcze do tego artysta, który potrafił, czy stał się takim twórcą, który potrafił wypowiadać bolączki ludzkiego życia, ludzkich dramatów, ludzkich historii w taki sposób, że docierało to do widza poza granicami Polski. On nie powtarzał, on oczywiście, że korzystał z całego dorobku XX wieku, w ogóle z całego dorobku sztuki, jaka się na kuli ziemskiej pojawiła. On się fascynował i Picassem, i Josipem Zadkinem się fascynował, ale wypracował, czy stworzył swój własny język, swoją własną drogę, którą nie tylko tą materialną, czyli stworzenia dzieł w oparciu o przedmioty, które znalazł, które odkrył, ale także w kwestii tej filozofii artystycznej. W całej jego twórczości zawarty jest taki pierwiastek poszukiwania wiary, ale nie tylko tej wiary związanej z Kościołem chrześcijańskim czy z innymi kościołami, ale w ogóle wiary jako pewnej idei życia, poszukiwania prawdy w samym sobie, a także tej wiary jako trwałości własnej idei, przywiązania do własnej idei, walki o własną ideę. Po tym okresie fascynacji taką płytkością życia, fascynacji płytkością kultury, fascynacji takim tandetnym życiem, niechlujstwem nawet jeśli chodzi o stosunek do tej wiary jako religii, że przychodzi czas na to, aby zastanowić się nad tą głębokością życia, nad wartością samego życia, nad wartościami, które powinny nas samych dotykać, a nie, że będziemy kreować swój świat, czy tworzyć ten świat w oparciu o wartość komercyjno-finansową. Форма одежды спортивная. Любовь, вот тебе и будет любовь. Bydgoszcz otrzymała niezwykłą szansę wzięcia udziału w projekcie Od świtu do zmierzchu, międzynarodowym projekcie dokumentalnym, w którym oprócz Łodzi, w której jest szkoła filmowa, Bydgoszcz będzie jedynym miastem, no, która bierze w tym udział. Cóż to jest za projekt i jacy dokumentaliści będą pracować z młodzieżą i z BKF-em tutaj w MCK-u? Tak jak powiedziałaś, projekt zrodził się z doświadczeń wykładowców Łódzkiej Szkoły Filmowej w dziedzinie dokumentu. Macieja Drygasa i Mirosława Dębińskiego, oni są pomysłodawcami i oni 2 lata temu wpadli na pomysł, żeby nadać temu projektowi wymiar międzynarodowy i stworzyć coś, co sami nazwali ideą takiej lotnej, wędrownej szkoły filmu dokumentalnego. Polega to w zasadzie na tym, żeby odwiedzać miasta, metropolie światowe, i z studentami szkół filmowych z danych miast realizować filmowe portrety tych miast, gdzie tym elementem łączącym, tą ramą, klamrą jest właśnie idea tego dnia, zdarzeń, dnia od świtu, tak, od momentu, w którym budzą się miasta do życia, do zmierzchu, do nocy. I w ten sposób powstało w pierwszej jakby edycji, powstało 5 portretów miast, wyłącznie to były miasta zagraniczne, ale były to takie metropolie jak Tokio, jak Moskwa, jak Pekin. A w tej drugiej edycji pierwszym polskim miastem, które zostało zaproszone
trochę tak naprawdę z dwóch powodów sentymentu Mirosława Dębińskiego, który jest dokumentalistą nie jedynym, jak wiemy, pochodzącym z Bydgoszczy. To był taki impuls, że chociaż jesteśmy miastem bez szkoły filmowej, bez może tradycji w edukacji filmowej. To wpisuje się na pewno w poszukiwanie tej tożsamości filmowej, może nawet już nie w poszukiwanie, ale w budowanie tożsamości filmowej. Pytanie jest takie, czy w tym projekcie, no bo to nie jest zabawa, to są takie prawdziwe masterclass, z tego co pamiętam jeszcze ze szkoły filmowej, taka mocna, mocna praca i silna praca z tymi dwoma też bardzo ekscentrycznymi dokumentalistami. Czy ktoś, kto nie jest w BKF obecnie, może wziąć udział w tym projekcie? No tu idea jest taka, że jakby odpowiedzialnymi za koordynację tego projektu i przechodząc już teraz do sfery jakby realizacji konkretu, jest właśnie pracownia filmu Miejskiego Centrum Kultury. I my ustaliliśmy, że przeprowadzimy to w ten sposób, no jest ta baza u nas. Do projektu przez Macieja Drygasa i Milka Dębińskiego zaproszeni są też inni wybitni dokumentaliści, jak Jacek Bławut, jak Jacek Petrycki, jak Marcel Łoziński. I oni wszyscy będą się pojawiać. Warsztat, ten masterclass, o którym powiedziałaś, w ramach którego powinno powstać, tak jak zgodnie z intencją tych opiekunów artystycznych, inicjatorów projektu, powinno powstać około 10, 12, 5-minutowych etiud. Ten warsztat będzie trwał 3 tygodnie. Rozpocznie się właśnie w Miejskim Centrum Kultury 18 października, czyli już wkrótce. I będzie przez jakby 3 tygodnie zamienimy się tak naprawdę w Miejskim Centrum Kultury na coś właśnie w formule takiej wręcz szkoły filmowej poświęconej dokumentowi. Te zespoły będą wyłonione w oparciu o kandydatów, których de facto nabór jest otwarty. W październiku 4 lub 5 nowych audycji autorskich, między innymi Jarek Jaruszewski, czyli Bisz. Między innymi taka audycja, która się będzie nazywać Słoik w pełni, która się będzie pojawiała tylko w momencie, kiedy będzie pełnia księżyca. I tam muzyka dziwna, różna, muzyka absurdalna czasami i muzyka chaosu. Poza tym Etnoświat, audycja, która będzie powstawała we współpracy z konsulatami w Bydgoszczy. I to audycja wypełniona muzyką bałkańską, muzyką etnograficzną, muzyką nieanglojęzyczną. Takiej audycji jeszcze w Radzie Kultura nie było. Poza tym jeszcze audycja, która się będzie zajmowała zapraszaniem tutaj do Rady Kultura specjalistów, czyli psychologów, lekarzy, policjantów, prawników. Pytania od słuchaczy, taki mały kącik porad. Strona jest bardzo prosta, radiokultura.pl. Do programu Homestay zapraszamy wszystkie rodziny z Bydgoszczy i okolic. Chodzi o to, żeby przyjąć pod swój dach studenta na okres festiwalu. W zamian za to oferujemy wejściówkę na festiwal, wejściówkę obserwatora. Pełen wypas. Tam jest tylko małe ale, gala otwarcia i gala zamknięcia. To jest standard u nas, no, podlega dostępności miejsc. Otwarcia z reguły jest oblegana, różnie to może być, ale oprócz tego wszystko. Pokazy, warsztaty, seminaria, konferencje z gwiazdami, wchodzimy wszędzie, wszędzie, wszędzie. Nie ukrywam, że największym powodzeniem cieszą się oferty z mieszkań, domów znajdujących się w pobliżu naszych siedzib festiwalowych, czyli Opery Nowa i Multikina. Takie rozchodzą się co roku na pniu. Ale to nie oznacza, że wykluczam oferty na przykład z Fordonu, czy w zeszłym roku skutecznie umieściłem studentów nawet w Osielsku. Wchodzimy na kamerimage.pl, na kamerimage 2013 i zakładkę Homestay. Tam wyświetla się u dołu strony formularz dla rodzin, bardzo krótki, przejrzysty. Zgłaszamy naszą ofertę, chęć uczestniczenia w programie i czekamy na odzew. Ja przeglądam z drugiej strony, jakie mam zainteresowanie ze strony studentów. I odpowiadam rodzinom.
z tego powodu, że sprawa jest świeża i nowa, no jest gdzieś nam bliska naszym sercom i jest na naszych ustach i w naszych głowach. Dlatego myślę, że warto o to się pokusić. Spektakl przygotowują dwie młode osoby, dwie studentki reżyserii z Warszawy. No i zobaczymy to spotkanie takie warsztatowe, rozmowy, tak naprawdę tutaj bardziej chodzi właśnie o tą formę dokumentalną niż formę teatralną, a myślę, że ważny moment, żeby o tym porozmawiać. Teatr się tym zajmuje, teatr dokumentalny właśnie, teatr to się nazywał teatr verbatim, czy właśnie non-fiction. To jest teatr, który bazuje na realnych problemach, na realnych opowieściach i tak naprawdę to jest właśnie taki teatr, który w jakiś sposób wraca do opowieści. Myślę, że właśnie tutaj bardziej ważne są emocje i sprawy niż teatralna forma. Zachem, który był tak ważnym zakładem dla Bydgoszczy, który był jakąś taką ikoną Bydgoszczy, nie wiem, jakimś takim tętniącym sercem Bydgoszczy, no na pewno powoduje ogromne emocje i te emocje gdzieś pomiędzy ludźmi są. Myślę, że spotkanie w ramach takiego pokazu, w ramach takich rozmów będzie też jakąś próbą zmierzenia się z nimi i opowiedzenia sobie o nich. Nie wiem, czy znalezienie jakichś rozwiązań, bo nie od tego jesteśmy. Bardzo lubię teatr. Zawsze go oglądałem ze strony widza. A teraz mam okazję zobaczyć, jak to już taka bardziej ciekawość. Bo ja sam się sporo rzeczy o Zachemie dowiedziałem tutaj, ja pracowałem 19 lat, ale sam ten jak to wszystko od środka wygląda. Ja myślę, że to zależy od człowieka, jak przeżywał swoją pracę w Zachemie, jak się utożsamiał ze swoją firmą i jak się rozstał z tym Zachemem, co robi w tej chwili. Nie, że są emocje. 25 lat w tej firmie, różne sytuacje, ale jest to trochę inne spojrzenie. To są takie stop klatki, są zupełnie inne kolory niż na co dzień. Jestem sobą. Nic nie gram. Jestem sobą. Nie umiem grać.